że mam w planie odwalić jak szczur na otwarcie kanału, ale w sumie to nie bagiel. W tym roku bagiel. Jadłam go dzisiaj, jadłam go wczoraj, jutro. Nie, nie, bo nie mam, chyba że pójdę sobie kupić, ale generalnie tak. Nie wiem, zupełnie taka nostalgia, że to już minął rok. I don't know, guys. Chciałam powiedzieć, jakie mam dzisiaj zajęcia, ale szczerze mówiąc, nie pamiętam. Okej, już wszystko wiem. Mam literaturę i inne media, gatunki literackie i RPG. I jakby, nie wiem, w tym roku przedmioty wyboru szczerze były bez szału, więc tam nie było na co się zapisać, więc your girl, me, poszłam sobie na RPG. Także jestem ciekawa w ogóle, co będziemy tam robić, czy tam będziemy pisać gry RPG, czy będziemy grać w gry RPG, czy może oba. Reszta jest chyba taka raczej optymalna. Jestem póki co, przynajmniej do studiów, nastawiona raczej neutralnie. Mam dużo innych projektów dookoła tego, więc w sumie też cieszę się, że może te studia teraz motywują mnie generalnie do pracy pod względem takim jakby kreatywnym, bo wiadomo, pracowałam i w ogóle, ale tak około tego wszystkiego. W każdym razie dzisiaj w sumie są całkiem spoko rzeczy. Jestem ich ciekawa. W sumie wszystkiego jestem ciekawa. Niektóre przedmioty są podobne do tych, co w zeszłym roku miałam, na przykład kanon. W zeszłym roku miałam kanon XX wieku, teraz mam XIX, więc powiedzmy, że mniej więcej mogę się zorientować, co tam będziemy robić, ale mamy dużo właśnie takich totalnie nowych przedmiotów i I don't know. Niektóre wydają się spoko, niektóre mniej, wiadomo, jak zawsze, także we'll see. Ale idziemy też dzisiaj jeszcze po zajęciach z dziewczynami na Pumpkin Spice Latte. Ja generalnie piłam w zeszłym roku pierwszy raz Pumpkin Spice Latte. Nie byłam fanką. Szczerze mówiąc, ja byłam wtedy chyba piłam mrożone. Było jakby okej, ale tak bez szału. Więc no generalnie jest dzisiaj ciepło, ale może spróbuję jednak tego na ciepło. Zobaczę, co może jeszcze będzie innego z, nie wiem, jesiennej oferty. To muszę odebrać dwie paczki, chociaż byłoby super, gdyby jedną odebrał do mnie Zbyszek, bo nie chce mi się kompletnie jechać na drugi, prawie koniec miasta. Byłam też wczoraj na siłowni. Kolejna nowość u mnie, zaczęłam chodzić na siłownię. Znaczy ten jakby, ten ostatni miesiąc to było takie slow, bo moja kondycja was dead, więc chodziłam na bieżnię, trochę problem jakiegoś pilatesu i tak naprawdę wczoraj dopiero zaczęłam taką maszynową część siłownianą nogą. Serio, ja postanowiłam sobie, że będę chodzić na uczelnię, na zajęcia na nogach, przynajmniej tak długo, póki, wiecie, pogoda będzie na to pozwalać, a dzisiaj zdecydowanie pozwala, ale wczoraj zrobiłam sobie leg day i jakby nie jest tak źle, ale czuję, że mogę nie przeżyć do wieczora, ale i tak jakby było fajnie. Trochę brakowało mi czegoś takiego, żeby się zmęczyć. Dobra, ja lecę się ogarnąć, mam jeszcze trochę czasu, także spoko. Nienawidzę rakieru do włosów. Widać, bo robiłam zbliżenie. Chciałam zrobić z wami takie małe get ready with me, ale no nie wiem, bo moja skóra ostatnio ma się okropnie i chyba powinna mi dzisiaj dać odpocząć. Nie wiem, czy widać to w kamerze, ale wyskoczyło mi tutaj kilka syfów i zresztą cała jest jakby taka szorstka i nie wiem, jakby cokolwiek na nią daje, to ona wypiera to wszystko. Więc chyba sobie zrobię dzisiaj jakiś peeling wieczorem i maseczkę, bo z jakiegoś powodu mam dzisiaj wolny na uczelni. Więc nigdzie za bardzo nie idę, wszystko co muszę ogarnąć mam do ogarnięcia w domu. Chcę zedytować film, a przynajmniej zacząć edytować film i zacząć robić portfolio, bo chcę, jakby nie wiem czy wy to wiecie, bo nie pamiętam czy kiedyś to mówiłam, ale ja byłam w technikum graficznym i chciałabym teraz poszukać takiej pracy w zawodzie, zwłaszcza, że to jakby duża część jest wykonywana bez mnie z domu, a przynajmniej tak mam nadzieję, że tak by było, bo wtedy by mi to pasowało, żeby połączyć ze studiami i tak, więc to chcę dzisiaj ogarnąć, póki mam wolne. I jedyne, gdzie muszę zajść, to do biblioteki, bo wypożyczyłam sobie 8 książek do researchu. Nie wiem, jak ja to uniosę, ale jakoś damy radę. Mam 3 do oddania, więc je wezmę od razu i wezmę sobie 2 torby. Później muszę skoczyć do apteki. Myślę, że zrobię to zanim pójdę do biblioteki.
tak będzie mi łatwiej. I to wszystko, co muszę się ogarnąć, co chcecie się ogarnąć. Także ja się tutaj ogarnę temat włosów i pójdę sobie zrobić lunch. Zresztą też naszła mnie chęć na omleta. Nie umiem robić omletów, ale we'll see. Co z tego wyniknie? Yep. Okej, okay, ten prowizoryczny statyw wygląda naprawdę zabawnie. Tak samo jak to, że ta strona zakręciła mi się dużo mniej niż ta, but we don't care. Pestki słonecznika dodaję do wszystkiego, więc dodam jej do omletu. Zobaczmy, czy w ogóle wyjdzie mi ten omlet. Generalnie powiedziałabym wam trochę więcej o moim wczorajszym dniu na uczelni, ale nie działo się kompletnie nic. A dzisiaj, tak jak mówiłam, z jakiegoś powodu jest wolne. W sensie jest rektorskie, czy tam dziekańskie. No, nie wiem, chyba rektorskie, bo wszyscy mają chyba wolne. A co wczoraj? No to wczoraj miałam 3 zajęcia. Gdzie jest masło? Więc wczoraj mieliśmy 3 zajęcia, z czego jakby pierwszych w ogóle nie było. Chyba cała grupa, no wiecie, jak to jest na początku roku. Jeszcze wszyscy, jakby nikt nie wie, czego oczekiwać, czego się spodziewać, więc przychodzą wszyscy. No i przyszliśmy sobie i siedzimy, no i babeczka nie przyszła na te zajęcia. No i się okazało, że ona po prostu siedziała sobie w innej sali i nie wiedziała, że my jesteśmy. My nie wiedzieliśmy, że ona jest i to było jedno wielkie nieporozumienie. I jakby, nie wiem, to ja szłam naprawdę z dobrym nastrojem na to uczelnię, ale to już mnie... To już mnie właśnie dobiło, byłam jak... Później mieliśmy zajęcia z gatunków literackich, gdzie w sumie wszystko odbyło się mega krótko, bo to był taki dosłownie wstęp do jakby przedmiotu, do tego, co będziemy robić, jakie mniej więcej będzie zaliczenie i trwało to dosłownie może z 20 minut. Teraz tak patrzę, że ja nie mam zbyt wiele składników tego omletu. Wprowadzenie do gatunków trwało dosłownie chwilę, a później miałam RPG. Nie grałam nigdy w RPG, więc poszłam tam z ciekawości i jeden z wykładowców, których lubię, prowadzi, więc byłam jak okej, sign me up. Też mam nadzieję, że ten omlet mi wyjdzie, bo zaczęło pachnieć i ja chciałabym go zjeść. O. I włączam gaz, uwaga. Chwila prawdy, się okaże, czy trafię robić omleta. Teraz się stresuję, nie ukrywam. Już teraz poczułam presję, że powinnam zrobić tego omleta dobrze. A, omleta chyba trzeba przykryć w ogóle. Ale nie wiem, co to tutaj. No wygląda ok. Skończy się na tym, ja wam mówię. Przykroję go na pół, może tak będzie mi go... Że ja zrobię z tego po prostu jajecznicę. Cóż, przynajmniej teraz wiemy, że nie mam robić omletów. Że ja w porządku mówiłam, żeby zmienić to mieszkanie, a teraz, nie wiem, cieknie nam z rury w pokoju. Jakby teraz przestało, zaczęło kapać z góry. I przestało. I ja sprzątałam, mówię, nice. Podłożyłam sobie tutaj ręczniki i widzę, że przybywa wody i chyba... Bo już nie, właśnie wymieniłam przed chwilą ręczniki na jedno wielkie prześcieradło w zasadzie, ale jest brudne. I tak do prania, więc... Niech tam zostanie na chwilę. I don't know. Ale wracając do tego, co chciałam tutaj podsumować, w ogóle musiałam sobie spiąć grzywkę, bo ostatnio ona w ogóle ze mną nie współpracuje. Nie wiem dlaczego, czy nie wiem, źle spałam na niej i ona się odgniotła i teraz nie chcę wrócić do swojego stanu, mimo że mam włosy już od tego momentu te 2 razy. To się z lewej strony strasznie dziwnie odwija i denerwuje mnie to, więc nie mogę tak żyć. Więc ją spiąłam. Ale ja chciałam podsumować jeszcze jeden dzień tutaj, teraz. Nie wiem, czy powinnam przepraszać za to, że w tym vlogu tak mało się dzieje, ale jakby let's keep it real. Pierwszy tydzień, zwłaszcza myślę na uczelni, nic się nie dzieje.
kompletnie nic się nie dzieje. Jest po wakacjach, nikomu jeszcze nic się nie chce, nikt nie udaje się komuś chce i jakby ze wszystkich zajęć, ze wszystkich sześciu, bo jakby środę miałam wolno, więc środowych nie liczę, chociaż szkoda, bo chyba najbardziej mnie ciekawiły te moduły środowe, zwłaszcza teraz, kiedy jestem już jakby po tygodniu tamtych zajęć i po prostu czekam na te środowe, bo może będą okej. Okay. Wszystkich tych sześciu, które jakby miałam, tak naprawdę odbyły się dwa. I oczywiście były to dwa te moduły, które miałam zawsze na samym końcu, więc mogłabym sobie już iść do domu, a nie jakby czekać, bo wiadomo, że jak te moduły wcześniej kończyły się wcześniej, no to i tak musieliśmy czekać na następne. A tak to moglibyśmy sobie iść do domu, ale oczywiście nie. Nie wiem, mieliśmy jeszcze warsztaty non-fiction z takich ciekawszych rzeczy. Takie, zrobiliśmy potem właśnie takie wprowadzenie do non-fiction i jakby don't get me wrong, ale myślę, że wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja nie jestem fanką non-fiction, jakby okej, fajnie czasami przeczytać jakiś reportaż, jakieś eseje, zwłaszcza ciekawe, ale pisać? Nie. Zwłaszcza, że mamy bardzo dużo takich non-fiction, reportażowo-esejowych rzeczy w tym semestrze. I jakby nie chcę cały czas też narzekać, bo fakt jest też taki, no, że właśnie wiedziałam, że takie rzeczy będą. Trochę inaczej się na to nastawiałam, trochę innych rzeczy się spodziewałam ze strony niektórych zajęć. Sorry, że tak spoglądam, ale po prostu patrzę, czy się nadal nie leje, bo ja mam tu wszędzie rzeczy i jakby jak skończę nagrywać, to przełożę wam moje książki. Mam tutaj swoje książki, wszystkie te, które zamówiłam, bo mi poprzychodziły już do końca. Mam 8 książek z biblioteki i wolałabym, żeby nic się nie stało z żadną tą kubką. Nie wiem, gdzie je przełożę, ale coś jeszcze wymyślę. No ale wracając, no nie chcę się też tak negatywnie nastawiać czy dołować, zwłaszcza, że jeszcze przede mną ten moduł środowy, który myślę, że może być dosyć ciekawy, z jednym wykładowcą miałam w zeszłym roku wykład na pierwszym semestrze i on też prowadził grupę ćwiczeniową, jakby taką samą, w której jestem teraz, tylko że z XX wieku, teraz mamy XIX i podobno było fajnie, więc też na to się tak pozytywnie nastawiam. No i właśnie mamy jeszcze takie dwa ciekawe moduły, nie pamiętam już teraz jak się nazywają, wiem, że moduł kulturowy to jest jeden, a drugi też coś na takiej zasadzie, więc jeszcze na nie liczę. Fajnie było wyjść trochę z mieszkania, już trochę mieć taką rutynę. Nie wiem, myślę, że ten tydzień oceniam dziwnie. Nie wiem, czy chcę go oceniać, bo nie powiedziałabym, że był super, nie powiedziałabym, że był okropny, więc myślę, że na razie ocenię go jako dziwny tydzień. Nie, no leje się jakby dalej. Nie wiem, słuchajcie, muszę to się ogarnąć. Także dzięki za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w następnym.